My wszystkie jesteśmy i wszyscy panowie również tymi, którzy robią to, co lubią. Tak jak było w cytacie, które pani tutaj przywołała, wydaje mi się, że niezwykle ciekawe postaci. Zofia Glińska, która, prawda, zarówno współdziałała, występowała na zjazdach naukowych, czy w okresie najbardziej prężnych zjazdów 1923-1932, włączyła się również w stulecie obchodów Beethovena, 27 rok i biło, i praca poświęcona walce idei i formy w dziele Beethovena, a zatem też pojawił się taki stały wątek, bardzo ważny w tamtym okresie, również dla ukrainistyki, muzykologii ukraińskiej, jak i polskiej, czyli problematyka idei narodowej w muzyce, bo ta praca porównawcza, jak pani tutaj określiła, komparatystyczna Stefani Turkiewicz, no też dotyczyła, prawda, porównania oper Czajkowskiego, Rzymskiego, Korsakowa i Łysenki. Właśnie z tego punktu widzenia, ale już z tą świadomością muzykologiczną, że jeżeli mam oceniać ten pierwiastek, to w oparciu o źródła etnomuzykologiczne, dzisiaj byśmy powiedzieli, czyli Kolesa jako ten punkt odniesienia. No i jeszcze jedną rzecz na koniec powiem, że też w tych przywołanych pracach o tych postaciach już historycznych też, prawda, dominują kobiety. Tak jak pani zakończyła swój referat od autorki monografii Chybińskiego, pani Chrap, od córki pani profesor, czyli pani Melnyk, tak? No i też, prawda, inne postacie tutaj przywołane, jak Maria Blińska, czy Nahirnaya, nie wiem jaką końcówkę się daje, przepraszam, bo to ukraińskie, a nie rosyjskie nazwisko. No i to, i też się bardzo cieszę, że w tym gronie zacnych ukraińskich muzykologów pojawiła się Stefania Pawłyszyn jako autorka monografii o Stefanii Turkiewicz. No i jeden mężczyzna, czyli Aleksandr Kozarenko. A zatem, prawda, mieliśmy całą panoramę współcześnie również działających muzykologów, często również kompozytorów, tak jak Stefania Turkiewicz, łączących te dwie dziedziny aktywności artystycznej. Bardzo proszę, teraz pozostaniemy w gronie muzykologów, uczennic Adolfa Chybińskiego, a potem osoby związanej z Krakowem i muzykologią krakowską po śmierci Zdzisława Jachimeckiego, czyli bardzo proszę panią dr Elżbietę Ochwat z Uniwersytetu Rzeszowskiego.